Zaraz potem, kiedy Zachariasz odzyskał mowę, zaczyna uwielbiać Boga, zaczyna Boga błogosławić. Zachariasz wypowiada pewne proroctwo, mówiąc o tym, że Bóg dokona zbawienia świata. Mówi: błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Zachariasz zapowiada tajemnicę zbawienia. Ta tajemnica zbawienia stanie się udziałem już dzisiejszej nocy, kiedy słuchamy tej Ewangelii jeszcze przed Dzień Bożego Narodzenia. Warto sobie zadać pytanie, gdzie dzisiaj ja osobiście, w mojej historii życia, w moim sercu, gdzie potrzebuję, aby dokonała się tajemnica zbawienia? W jakich miejscach potrzebuję łaski Bożej, która wyzwala, która przynosi pokój, która uwalnia z grzechu? Dowiadujemy się z tego kantyku Zachariasza, że nawiedzi nas jak z wysoka wschodzące słońce, właśnie obiecany Mesjasz, Jezus Chrystus. Co dzisiaj potrzebuje rozświetlenia Jego światłem w moim życiu? Gdzie panuje jakaś ciemność? Gdzie dzisiejszej nocy pragnę, aby narodził się Chrystus? Te myśli, które wypowiada Zachariasz w swojej pieśni, uwielbiając, błogosławiąc Boga, mogą dodać otuchy nam, którzy czasami czujemy się w jakiejś ciemności, w jakiejś słabości, w trudności. I zapraszajmy łaskę Bożą właśnie w te miejsca, aby tam dzisiejszej nocy dokonało się Boże Narodzenie, Boże zbawienie, które właśnie Zachariasz wypowiada w swoim hymnie uwielbiającym, błogosławiącym Boga.